3 czerwca przez centrum Katowic maszerowali superbohaterowie. Barwny korowód wystartował ze strefy kultury, skąd przeszedł na rynek, gdzie dla superbohaterów zagrali m.in. Luke, Łona i Weber czy Krzysztof Zalewski. Bawcie się tutaj dobrze, chłońcie tą muzykę, chłońcie tą dobrą energię, niech moc będzie z wami. Wszystkiego dobrego, bawcie się dobrze. Jupi! Bardzo fajnie, pozytywna po prostu sprawa, mega fajnie. Byłem w Bytomiu wcześniej, w tamtym roku nie było. Rewelacja. W naszej ekipie małżonka, syn, siostra, przyjaciółka. Superman na ten czas, przyjechałem moją furą. Mam nadzieję, że wam się też podoba moja fura imprezowa. Niestety pół malucha tylko, ale jest czad, jakiego jest mało tutaj w Polsce, także zapraszam i polecam serdecznie. Przejazd Supermanem, super moce, super doznania, czego chcieć więcej. Od zawsze mówią, że jestem jakiś taki trochę świdnięty pozytywnie, mam nadzieję, że tak myślą. No i stąd pomysł, żeby się tu pojawić, no nie mogło mi to zabraknąć, także jestem. Od początku jestem ze zlotem, jak to powstawało, no teraz już nie wypada nic zajebać. Uwielbiam, no co, fajnie, kolorowo, miło, przyjemnie, pozytywna energia przede wszystkim. Zlot organizowany przez kabareciarza Mariusza Kałamagę wcześniej odbywał się w Bytomiu. Skoro Opole przenoszą do Kielc, to festiwal z Bytomia mogą przenieść do Katowic. Trzeba się dostosowywać. Superbohaterom to jest obojętne. Imprezą towarzyszącą był kiermasz twórczej reanimacji odpadów, który promował ideę recyklingu.